na wyłączony. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, powoli dobiega końca Wielki Post. To jedne z ostatnich gorzkich żali, gdzie możemy razem wyśpiewywać Jezusowi umęczonemu naszą miłość. I tak jak przed paroma laty, tak i w tym roku możemy powiedzieć, że ten Wielki Post został w jakiś sposób naznaczony znakiem. Przed paroma laty był to znak zarazy. I pamiętamy czas, gdy ta oto serbinowska świątynia świeciła pustkami z powodu obostrzeń, z powodu różnego rodzaju zaleceń sanitarnych. Pamiętamy czas, kiedy najważniejsze święta dla chrześcijanina, katolika były przeżywane w domach. I to był pierwszy znak. Znak panoszącej się zarazy. Tegoroczny Wielki Post przynosi nam inny znak wojny. Bo gdy słyszeliśmy słowo wojna, to być może wyobrażaliśmy sobie, że to gdzieś dalej, gdzieś, co nas nie dotyczy, nie jest z nami to w jakiś sposób powiązane. Mogliśmy spać spokojnie. Ale znak ten wojny w jakiś sposób zapukał do naszych serc i w wielu z nas wzbudził niepokój. Jaki będzie trzeci znak? Czy w przyszłym roku będziemy mówili o wielkim głodzie na całym świecie? Czy te znaki mają jedynie nas skoncentrować na jakiejś światowej tragedii? Czy mamy zobaczyć coś więcej? I być może będziemy wołać do Jezusa, czy Ci to obojętne, że my, Twoi uczniowie, giniemy. Ale wtedy On nam odpowie: nie, nigdy nie byłeś mi obojętny, człowieku. Ale zobacz, czy ja dla Ciebie jestem równie ważny. Człowieku, czyniłeś sobie prawo, nie pytając mnie o zdanie. Prawo wbrew moim przykazaniom. Człowieku, zepchnąłeś mnie na margines swojego życia. Tylko wtedy mnie szukałeś, kiedy do czegoś Ci byłem potrzebny. Grzech obrałeś sobie za cnotę. Ciemność za przewodniczkę życia. Kłamstwo zjednałeś z prawdą. Czy zatem, człowieku, widzisz, do czego prowadzi życie beze mnie? A to wszystko po to, aby na swoją modłę uczynić sobie raj na ziemi, a jednocześnie gotujesz milionom piekło zarazy, wojny, niewoli i głodu. Czy widzisz? Bracia i siostry, jeżeli chcemy poznać odpowiedź na tak postawione pytanie, to musimy spojrzeć na życie z perspektywy tych,
którzy w godzinie śmierci Jezusa zawiśli na dwóch innych krzyżach, a byli to dobry i zły Łotr. Posłuchajmy teraz słów Ewangelii według świętego Łukasza. Przyprowadzono też dwóch innych złoczyńców, aby ich z nim stracić. Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Kim byli owi łotrzy? W końcu kim był Łotr, który w ostatnim momencie swojego życia, zmierzając ku haniebnej śmierci, w rozumieniu Rzymian, śmierci na krzyżu, jako jedyny w obliczu wielkiej próby ostatnich minut życia, wyznaje Boga swoim sercem poprzez słowa i słyszy: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Z Ewangelii według świętego Łukasza wynika, że postać Jezusa Chrystusa nie była im jakoś nieznana. Mieli świadomość, kim jest ten, który zawisł między nimi dwoma. Pierwszy z nich, ten po lewej stronie, nazywa go Mesjaszem. Drugi, ten po prawej, prosi, by wspomniał na niego, gdy przyjdzie do swego królestwa. Rekonstruktorzy procesu Jezusa twierdzą, że wszyscy trzej ukrzyżowani tego dnia musieli już wcześniej się spotkać, ponieważ według rzymskiego zwyczaju procesy odbywały się szybko, często jeden po drugim, a podsądnych gromadzono w jednej sali rozpraw. Przyjmując taką interpretację tych wielkopiątkowych wydarzeń, możemy powiedzieć, że obaj łotrzy zdawali sobie sprawę z tego, kim jest ten, który zawisł między nimi. Dlatego ten drugi po prawej stronie, któremu tradycja nadała imię Dyzma, dobry Łotr, zrugał współtowarzysza broni, przypominając mu, że odbiera słuszną karę, a on nic złego nie uczynił. Ich sytuacja była beznadziejna, ale w tej beznadziejnej sytuacji zobaczmy, jak doświadczyli różnego spotkania z Bogiem. Postawa dobrego Łotra uczy nas, że Bóg zbawia człowieka za darmo. I czasami właśnie bywa tak, że to doświadczenie bycia na dnie pustki swojego życia, doświadczenie beznadziei, otwiera człowieka na inny znak, na znak Bożego miłosierdzia. Psalmista pisze: Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. Dramat
tej sytuacji polega na tym, że Boże miłosierdzie, nie wystarczy do zbawienia człowieka. Potrzeba jeszcze jednego. Serca, które jest gotowe to Boże miłosierdzie przyjąć. Serca, które dostrzeże znak Bożego miłosierdzia i odpowie swoją otwartością. Wspólnicy Barabasza, obaj łotrzy, którego miejsce zajął Jezus, próbowali o swoich siłach zbudować nowy, lepszy świat, dopuszczając się przy tym morderstw, zabójstw, grabieży. Ich wysiłki spełzły na niczym i w perspektywie ich życia ukazał się wielki krzyż oraz ten jeden wyjątkowy, który dał wszystkim darmo zbawienie. I to jest, bracia i siostry, znak Bożego miłosierdzia. Krzyż wbity na Golgocie. Tego nie wybawi, kto sam na sercu swoim krzyża nie wystawi, pisał Adam Mickiewicz. Zatem, czy widząc znaki współczesnego świata, moje serce jedynie otwiera się na to, co beznadziejne, puste, nie mające nadziei, czy otwiera się na to, co jest ostatnią nadzieją i ratunkiem każdego?